Piątek 29 stycznia to ostatni dzień obowiązywania tak zwanych godzin dla seniorów. Przepis wymuszający na handlowcach zamknięcie dostępu do sklepów dla klientów poniżej 60 roku życia wreszcie przechodzi do historii. Miejmy nadzieję, że trwale. To jedno z obostrzeń pandemicznych, które dało w kość nie tylko właścicielom sklepów, ale też mocno dezorganizowało życie młodszych klientów. Seniorzy w wielu, a może wręcz bardzo wielu przypadkach ignorowali zalecenie i korzystali z placówek handlowych przez cały czas ich otwarcia. W efekcie przez dwie godziny w ciągu dnia sklepy były praktycznie puste. Bo pomimo braku klientów po 60 do sklepu nie mógł wejść nikt, bez narażania handlowców na nieprzyjemności i mandaty mogące sięgać nawet 30 tysięcy złotych. Od najbliższego poniedziałku dostępne dla klientów będą również galerie handlowe. Po krótkim, okołoświątecznym okresie otwarcia przedsiębiorcy handlujący w galeriach zmuszeni byli zamknąć swe sklepy. Miesięczna przerwa w działalności kolejny raz dotkliwie uderzyła ich po kieszeni. Od poniedziałku mogą otworzyć drzwi klientom, ale zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego. W krótko trwającym okresie handlowym w grudniu z tego obowiązku handlowcy wywiązali się znakomicie. Nie ma więc powodu sądzić, by teraz chcieli omijać zasady bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że ich klienci równie odpowiedzialnie podejdą do wciąż obowiązujących osłon ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.